Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Temat, który chcemy dzisiaj Państwu zaproponować, powstanie styczniowe i odbudowa II Rzeczpospolitej. Wnioski na dziś. Naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie redaktorze, powstanie styczniowe, 150. rocznica, patrzymy na to, co już w Polsce stało się, była jakaś chyba uchwała, czy wniosek o uchwałę sejmową, ale no, pytanie o to, jak my obchodzimy tak, wydaje się, ważny zryw narodowy, bo to był oddolny zryw narodowy, nie przez jakąś górę, jakby ktoś powiedział, narzucony, by przeciwstawić się najeźdźcy, czy komuś, kto nas okupuje, kto zniewala. Powiedziałbym przez jakąś część, tak, przez jakąś część Polaków, która tak, a nie inaczej tę ówczesną sytuację rozumiała. Był wniosek o to, aby rok był ogłoszony przez Sejm rokiem powstania styczniowego. Jak pewnie większość z Państwa wie, ten wniosek został odrzucony w komisji sejmowej głosami partii rządzącej i temu towarzyszy cały taki dyskurs, powiedzmy mądrze, który warto by było zdementować, tak? Warto by było zwrócić uwagę na fałsze, w którym są zawarte, więc taki stereotypowy sposób mówienia, że Polacy chcą świętować klęski, że po cóż to kolejne jakieś przegrane powstanie, kolejne jakieś moralne zwycięstwo, to w ustach niektórych brzmi to dość pogardliwie. No tak czy owak, nie wiem, może się i dobrze stało, że więcej ludzi usłyszało o tym dzięki takiej dyskusji, dzięki temu, że tu partia rządząca pokazała swój stosunek do historii, blokując taką inicjatywę. Pewnie gdyby posłusznie to przyjęła i Sejm by ogłosił rokiem powstania styczniowego, to nie wzbudziłoby to takiej refleksji, jaką wzbudza ta dyskusja. A dyskusja rzeczywiście jest warta tego, żeby ją prowadzić, mimo że to 150 lat. Tylko no, dobrze by było nie obsługiwać jej takimi sloganami, bo tu mamy z jednej strony... Powiedział, że każdy, kto kocha wolność, powinien mieć poczucie wdzięczności wobec Polaków. I to nie powiedział dziennikarz czy historyk Polski, czy nawet polskiego pochodzenia, spoglądając na historię i na te wydarzenia, szczególnie w kontekście powstania styczniowego. To znaczy ten frazes o moralnym zwycięstwie no, ma jakiś swój sens. On jest często wyśmiewany. On jest jeszcze często z drugiej strony nadmiernie używany i troszkę się wyciera. Ja bym właśnie spróbował, namawiałbym wszystkich, żebyśmy spróbowali na to spojrzeć no, tak, aby odrzucić te proste frazesy, gdzie mamy z jednej strony taki, jak cytowałem tu, lekceważący pogląd, a przegrane powstanie, jak przegrane, to w związku z tym nie ma o czym mówić, a z drugiej strony też taki frazes, no moralne zwycięstwo, więc skoro jednak to było moralne zwycięstwo, to warto było wszystkie szkody ponieść. A zawsze dobrze jest, jak myślimy o historii, do tego bym namawiał, spróbować sobie wyobrazić to, spróbować wejść w sytuację ludzi ówczesnych, w czasie, kiedy to jeszcze wszystko nie było jasne. Bo zobaczmy to tak samo jak dzisiaj. Mamy tych, którzy na przykład są głęboko przekonani do wizji świata wywiedzionej z polskiej tradycji patriotycznej i mamy ludzi, którzy w ogóle w tej tradycji nie są zakorzenieni albo się z niej wykorzenili ochoczo, albo ulegli jakiejś modzie takiego sposobowi myślenia, przekonaniu, że to już nie ma sensu, świat się zmienił, przecież w ogóle nie ma narodów, nie będzie narodów. Proszę Państwa, te 150 lat temu to była bardzo podobna sytuacja. To też my dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, zwłaszcza z perspektywy no, ustalonej, można powiedzieć, po roku 1918, kiedy odzyskanie niepodległości zostało odebrane jako jednoznaczne przyznanie racji powstaniu styczniowemu i w tym momencie dopiero jakby spory o powstanie styczniowe się skończyły. Przez cały ten okres aż do 1914 roku to nie było takie jasne, a przed rokiem 1863... My chyba nawet nie byliśmy taką ścisłą jednością, tak? Ta różnorodność jakoś dawała o sobie znać, chyba nawet no w największym, narodowa. Tak? I samo myślenie o narodzie, no, czy my jesteśmy w ogóle narodem. Tu zapomniany Henryk Grzewuski, który był postacią wielką w polskiej literaturze, jakby symetryczną w stosunku do Mickiewicza. Zresztą pan Tadeusz w wyniku z inspiracji osobistej i na pewno literackiej Henryka Grzewuskiego, nie przypadkiem
przypadkiem bohater pana Tadeusza nazywa się Soplica, tak jak bohater pamiątek Soplicy właśnie owych gawęd szlacheckich Rzewuskiego. I Rzewuski jako taka symetryczna postać, można powiedzieć taki antywieszcz, był, dzisiaj się czyta to znakomite literacko, są książki, które głosiły tezę, że Polska jako taka się skończyła i ma przyszłość tylko jako część Imperium Rosyjskiego. Jak to mówił generał Zajączek, trzeba nam być Moskalami. I to było naprawdę bardzo mocne stronnictwo w ówczesnym życiu intelektualnym, czy wśród tych elit, które w ogóle myślały o polskości, no bo powiedzmy sobie, że gdzieś tam na Zagonie Kmiotek raczej się nie zastanawiał, czy on jest Moskalem, czy on jest Polakiem, tylko właśnie, jak tu... Zagonek i coś, jak tu dożyć. Tak, jak tu dożyć do następnego tygodnia i czym dzieci nakarmić. Ale ci, którzy się o polskość spierali, równie gorąco jak dzisiaj, można powiedzieć, i równie nie było to pewne, czy jest sens walczyć o Polskę, czy w ogóle tego sensu nie ma, zwłaszcza po upadku powstania listopadowego, po tych wszystkich represjach, po pewnym wygaszeniu ognia, który się narodził na emigracji, no i siłą naturalną, koleją rzeczy upadł. I też ci, którzy powstanie inicjowali, a tutaj trzeba przyjąć wszystkie argumenty historyków, że rzeczywiście był to najgorszy moment na zrobienie akcji zbrojnej w Polsce. Także gdyby ktoś tam... Oczywiście tam u takich, którzy byli przeciwni, tak? Powstanie rozpoczęło się bez broni, bez pieniędzy, bez wodzów, bez sojuszników. To prawda i rozpoczęło się akurat w takim momencie, kiedy cała Europa chciała mieć święty spokój. Bo gdyby ono się rozpoczęło kilka lat wcześniej, kiedy były pewne wrzenia w Europie, no to powiedzmy moglibyśmy na sojuszników liczyć. Gdybyśmy wyczekali parę lat do wojny krymskiej, prawda, na przykład, czy do wojny prusko-austriackiej, że wojna krymska właśnie wcześniej, a do wojny prusko-austriackiej albo potem do wojny prusko-francuskiej, no to byłaby zupełnie inna sytuacja, ale to są takie spekulacje. No nie było tutaj polityków, którzy kalkulowali w kategoriach polityki europejskiej. Można nawet powiedzieć, że w jakimś sensie wybuch powstania był na rękę Niemcom. Zaraz wyjaśnię dlaczego. No, ci, którzy wywoływali powstanie, zupełnie otwarcie też używali takiego argumentu, że trzeba to powstanie zrobić właśnie dlatego, że postępuje proces takiej rusyfikacji polskich elit. To znaczy, że jeśli powstanie wybuchnie, to ono, czy ono wygra, czy ono przegra, no to jak Pan Bóg zdarzy. Oczywiście wierzono raczej, że wygra, że ten wigor, ten duch bojowy polski pozwoli nadrobić braki w uzbrojeniu. Natomiast na przykład Michał Bobrowski tego nie ukrywał zupełnie, że i podstawowym powodem, dla którego powstanie musi wybuchnąć, jest to, że inaczej ta... proces jakiegoś takiego jednania się z Moskalem pójdzie tak daleko, że Polska rzeczywiście się stanie po prostu rosyjską prowincją. A jeśli Polacy powstaną, no to wygrają czy nie wygrają, ale już na pewno zamknięta zostanie droga do takiej bezbolesnej asymilacji, którą właśnie ludzie pokroju generała Załowiączka wspomnianego tu, czy Henryka Rzewuskiego rysowali przed nami. No dokładnie tak jak dzisiaj się przed nami rysuje drogę rozpuszczenia się w Europie, w wielkim państwie europejskim. Tak się mieliśmy rozpuścić w wielkiej rodzinie narodów pod berłem cara rosyjskiego. Panie redaktorze, są tacy, którzy mówią gloria victis, chwała pokonanym, tak? Cały czas, można powiedzieć, idziemy przez taką historię, no trochę złamani, bo idziemy ku niepodległości, a no nie było, albo bardzo mało było takich momentów w historii tej walki o Polskę niepodległą, gdzie wyszliśmy no nie niesieni, tak? Albo nie tak ktoś powie, wyniszczeni jako naród. Jak pan patrzy na to powstanie styczniowe, tak, które było też takim no, zrywem od dołu, tak, że to no, ono też coś wniosło, tak, bo taką świadomość tego, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za losy naszej ojczyzny. No była w tym też oczywiście pewna buta, którą konserwatyści wytykali no, pewnej grupie młodych działaczy, bo że zauważy, że wśród tych inicjatorów powstania to właściwie byli ludzie 20-letni.
to na pewno ich czyniło bardziej radykalnymi, bo mieli mniej do stracenia, nie zdążyli nawet jeszcze rodzin pozakładać i inaczej na to wszystko patrzyli. To oczywiście ale też mniej doświadczenia mieli, tak? No i oczywiście nie wszystko. Nie do końca znali, znaczy czuli, jakie mogą być tego konsekwencje. Nie rozważali na pewno koniunktur międzynarodowych i chyba mniej myśleli też właśnie w kategoriach takiego realnego obrachowywania szans. No ale historia się zdarzyła tak, jaka się zdarzyła. Tutaj mówię, dobrze jest znać rację obu stron, dobrze jest jakoś te racje wyważać obu stron. Ale taki frazes, którego się często używa, nie jest pustym frazesem, że Polska by taka nie była, jaka później jest, gdyby nie powstanie styczniowe. To znaczy, że ono określiło dalszy los Polski. I ktoś złośliwy może powiedzieć, że jeżeli używamy takiego zdania, no to tak jak, nie wiem, jakby człowiek, który w jakimś strasznym wypadku wpadł pod lokomotywę, stracił rękę, nogę i mówił, gdybym nie wpadł pod tę lokomotywę, to bym nie był taki, jaki dzisiaj jestem. No, tak złośliwie można powiedzieć. Ale trudno sobie wyobrazić rzeczywiście, co by się stało, gdyby powstanie nie wybuchło, gdyby taka tendencja asymilacyjna zwyciężyła, gdyby Polacy w większości poczuwali się do lojalności względem cara, względem państwa rosyjskiego, jak nie wiem, jak Finowie na przykład. No, można by powiedzieć, że Finowie też się w końcu doczekali własnego państwa, ale można by też powiedzieć, lepiej, że komu gorzej, takie właśnie, czy warto było? To już trochę przekracza moje możliwości, bo też trzeba by w niezwykłej erudycji, żeby takie rozważania wieść. Natomiast niewątpliwie weszliśmy na taką, a nie inną ścieżkę historii, na której przez wiele lat wydawało się, że nic dobrego nas nie czeka, a potem się okazało, że jednak właśnie to szaleństwo w pewnym sensie, jakim było powstanie styczniowe, to szaleństwo grupy młodych ludzi nie liczących się z realiami i trochę też nie liczących się ze stratami, które naród poniesie, jednak doprowadziło do odzyskania niepodległości później. To znaczy otworzyło drogę do takiej pracy, która pozwoliła błędy tego powstania naprawić. I to mi się wydaje w ogóle najciekawsze. My o tym chyba za mało myślimy, że w naszej historii to szaleństwo z realizmem się splata nieustannie i właściwie może to zabrzmi banalnie, ale czasami takie banały sobie warto uświadomić, że wtedy właśnie odnosimy sukcesy, kiedy jesteśmy zarazem i szaleni, i staramy się w tym szaleństwie być wyrachowani. I dla mnie najwspanialszym przykładem jest tutaj rok 1918. Jak mówię, uważam, że to jest owoc w jakimś sensie powstania styczniowego. Chętnie to rozwinę, jeżeli będzie taka potrzeba. Rok 1918, gdzie z jednej strony mieliśmy stratceńczą, szaleńczą, prawda, w takim szerokim sensie słowa, strategię Piłsudskiego, który po prostu wszedł z jedną kompanią wojska do Królestwa Kongresowego i nie konsultując tego z sojusznikami w żaden sposób, zaczął wywoływać powstanie, w związku z czym to szaleństwo sprawiło, że kwestia polska zaistniała na samym początku wojny. Ale z drugiej strony, no, wszyscy się, mam nadzieję, nawet najbardziej zagorzali wrogowie Romana Dmowskiego zgodzą ze mną, że gdyby w parze z tym szaleństwem Piłsudskiego nie poszła praca później i obecność Romana Dmowskiego na Kongresie Wersalskim, to by nie wystarczyło do odzyskania niepodległości. Tak mówiąc hasłowo, bez Piłsudskiego w Warszawie i Dmowskiego w Paryżu by niepodległości nie było. Musieli być obaj. Musiał być powstanie styczniowe, tak? Bo oczywiście. Na nim oparł się Piłsudski. On na nim się oparł Piłsudski i na nim się też oparł Dmowski w takim sensie. Tylko skończę ten wątek roku 18, bo tu jest jeszcze bardzo ważna rzecz, że gdyby nie było, jak mówię, Dmowskiego w Paryżu, żeby ten sukces powstania polskiego, bo jednak już w roku 18 mamy Wojsko Polskie w Polsce, prawda? Tutaj musieli zaborcy ustąpić, Niemcy musieli stworzyć Radę Regencyjną, tak zwany Polnische Wehrmacht, czyli zaczątek polskich sił zbrojnych jeszcze w czasie, kiedy legioniści byli internowani. Tego sukcesu by się nie udało skonsumować, gdyby nie było Polaka w Paryżu, gdyby nie było tam Dmowskiego. Paderewski nie był tego typu postacią, żeby to uciągnąć, można powiedzieć. A Dmowskiego by nie było w Paryżu, gdyby nie mógł w czasie wojny pojechać do Paryża z rosyjskim paszportem dyplomatycznym. Więc te kompromisy, które zawierał z Rosjanami w imię realizmu, jednak się opłaciły, tak samo jak szaleństwo Piłsudskiego się opłaciło. A to, że obaj byli w jakimś sensie dziedzicami roku 1863, to jest też, wydaje mi się, bardzo, bardzo ważna historia, bo powstanie styczniowe dało jedną bardzo bolesną lekcję polskim patriotom. Ono pokazało, że
nie można się, nie zdobędziemy niepodległości, nie wywalczymy jej, czy nie wynegocjujemy jej, bo to różne były podejścia, to nie mylmy też ugodowców, którzy wtedy istnieli, którzy się nazywali realistami, nie mylmy ich z zaprzańcami, tak? Bo byli politycy, którzy byli przeciwnikami walki zbrojnej wcale nie dlatego, że nie chcieli niepodległości Polski, tylko uważali, że trzeba stawiać na metody pokojowe, że one będą skuteczniejsze. A te, którzykolwiek chcieli ją uzyskać, czy walką zbrojną, czy jakimś działaniem stopniowym, realistycznym, jedni i drudzy, powstanie styczniowe pokazało, nic nie osiągną w momencie, kiedy 80% mieszkańców Polski nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest Polakami. I to jest też, wydaje mi się, troszkę sytuacja podobna. To jak to jest, to określanie się, pan powiedział, że te powstania czy zrywy narodowe pozwalały nam się określać, a z drugiej strony takie przełożenie na świadomość tej tożsamości narodowej tym, kim jesteśmy, tak? To zestawienie 20% z tymi 80%. No może tam było 17%, prawda? Może tam było 23%, ale to ja tak powiedziałem hasłowo, ale mniej więcej historia pokazuje, badania historyków pokazuje, że to były takie... Takie proporcje. Ja już o tym trochę mówiłem, ja o tym często mówię, ja o tym piszę w różnych książkach i wydaje mi się, że to jest szalenie ważna lekcja. Bo to jest tak, że my sobie upuścimy krwi, a większość narodu się tym nie przejmie albo w ogóle jakby no nie wie, o co chodzi, tak? I z tego jasny płynął wniosek, że trzeba z tych Polaków nieświadomych zrobić Polaków świadomych, tak? I tu się pojawia Liga Narodowa Polska i tu się pojawia Roman Dmowski, tu się pojawia Jan Ludwik Popławski, tu się pojawia Zygmunt Baliński i wielu tych działaczy, którzy myślą już jakby z tą lekcją powstania styczniowego, myślą nad tym, jak to mówiąc ich językiem, jak żywioł Polski zmienić w naród Polski, bo oni stworzyli takie rozróżnienie. Pan tutaj sprawa narodowa czy swoja? Jak pokazać, prawda, jak temu prostemu chłopu wytłumaczyć, że sprawa narodowa jest jego sprawą. To w powstaniu styczniowym ważnym, zresztą jakoś tam wcześniej na emigracji stale rozważanym problemem było, jak wciągnąć lud, prawda, mówiąc ówczesnym językiem, jak wciągnąć chłopów do walki o niepodległość Polski, no różne skrajności, to Towarzystwo Demokratyczne, które w ogóle chciało jakąś rewolucję socjalną, rewolucją socjalną zastąpić walkę niepodległościową, ale powiedzmy w powstaniu styczniowym taki krok był wykonany poprzez zniesienie pańszczyzny, co było takim problemem, który odcinał jednak polskiego chłopa od polskiego szlachcica. Później carat musiał to przelicytować, więc... Zaczątki uwłaszczenia i też zaczątki no, takiego procesu, w ogóle koniec wieku XIX to jest rewolucja przemysłowa, prawda? To znaczy ona jest wcześniej, ale to dociera do mas, zaczyna się ruch w społeczeństwie, troszkę sytuacja podobna jak dzisiaj pod tym względem, że ludzie się przenoszą ze wsi do miasta, tak potomkowie chłopów stają się robotnikami, nie tak jak 100 lat wcześniej, jak się ktoś na zagonie urodził, to i na tym zagonie umarł, a tu się zaczyna ruch, więc budzą się aspiracje w tych prostych Polakach, no i pojawia się właśnie ta myśl, że trzeba połączyć aspiracje osobiste Polaków z świadomością narodową, z tym, że potrzebują państwa polskiego, żeby te aspiracje zostały zaspokojone. Proste, zwykłe aspiracje do lepszego życia. Tylko pewnie tak ludzie jak dziś, tak i wtedy przekładali to, czy będzie nam lepiej, tak, gdy my się postaramy o to naprawdę swoje, na swoim będziemy i o swoje państwo jako naród będziemy walczyli, czy to nam... Czyli takie, po co mi ta Polska? Tak, tak. To często można takie pytanie usłyszeć. Albo od tego, albo z innej strony zawsze bity, tak? Więc po co podskakiwać? Ale jakby klucz do odpowiedzi na to pytanie jest w takim zdroworozsądkowym przekonaniu, że razem zawsze można osiągnąć więcej. W grupie się zawsze osiągnie więcej, więc po co mi ta Polska? No po to, żeby mógł więcej osiągnąć, po to, że jak się zorganizujemy, to stworzymy coś, co nam pomaga. No Polska to jest to powinno być to, najwyższa forma organizacji narodu, państwo, które pomaga. Czyli te zrywy niepodległościowe chociażby pokazały, że w jakiejś może niewielkiej części, ale to pragnienie było i ta świadomość tego, że razem możemy więcej, możemy... I ja bym tak interpretował, że mimo przegranej ono stworzyło potrzebę, taką głód własnego państwa.
To jest coś, czego jeszcze w powstaniu listopadowym tam raczej nie mamy. W ogóle powstanie listopadowe to jest trochę inna bajka, to jest taki bardzo, bardzo elitarny ruch i on jeszcze tak Polski nie przeorał. Natomiast myślę, że ten wpływ powstania styczniowego był właśnie dlatego tak wielki, że ono jednak sięgnęło, stworzyło jakiś taki ferment, sięgnęło głęboko. Żeby nie ugrzęznąć we frazesach, bo łatwo jest sobie powiedzieć, no moralne zwycięstwo, Polska by nie była inna, ale spróbujmy się wgłębić w to, jak to naprawdę wyglądało, jakie emocje tam musiały grać, jakie spory istniały, to wtedy nam łatwo zrozumieć, zobaczyć no, podobieństwa, wydaje mi się, pewne podobieństwa, oczywiście niedokładne, niedosłowne, ale podobieństwa takiej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, bo jaki jest największy problem Polski to jest oczywiście kwestia spor, będą różne tezy. Ja jako publicysta głoszę taką tezę, upieram się przy niej i przedstawiam, zbieram argumenty, żeby pokazać, że głównym polskim problemem jest znowu to, że mówiąc tym dawnym językiem endeckim, za mało mamy Polaków, za mało mamy narodu polskiego w żywiole polskim. Jak ja szukałem takie słowo polactwo, ono się nie wszystkim podoba, więc już nie chcę go w tej chwili narzucać do rozmowy. Posługuję się tym starym rozróżnieniem, które tu już kiedyś tłumaczyłem, ale myślę, że warto to powtórzyć. Tak to właśnie endecy widzieli, tak to zaobserwowali, że jest żywioł narodowy, czyli ci, którzy mówią tym samym językiem, którzy gdzieś tam mają podstawowe odruchy, pewien podstawowy świat wartości, ale nie są zorganizowani, nie mają świadomości wspólnych interesów, więc to jest jakby tylko plemienność, która jeszcze nie stanowi narodu, a naród pojawia się dopiero wtedy, kiedy pojawia się świadomość wspólnoty, wspólnego interesu, wspólnych wartości i świadomość no, potrzeby, jakby nadrzędności tego interesu wspólnego nad interesami indywidualnymi, ale też i świadomość, że ten interes indywidualny wymaga, żeby najpierw zostały zaspokojone interesy wspólne. Więc tak bym powiedział, że jak dzisiaj patrzymy na tak zwane lemingi, to jest słowo, które dziwne koleje przechodzi. Ja widzę, że teraz w mediach oficjalnych tego słowa lemingi się używa tak, jak kiedyś te media używały słowa wykształciuch, to znaczy starają się mu nadać znaczenie pozytywne i wręcz jakiegoś takiego męczeństwa nabrać, jakże lemming to ma być człowiek dobrze wykształcony, nowoczesny, którego nie lubią tacy ciemni ludzie jak my tutaj, dzień dobry, więc to oczywiście wracam do pierwotnego znaczenia. Lemming, przypomnę, to jest zwierzątko, którego cechą podstawową jest stadność i bezmyślność, więc mówiąc o lemmingach, nie mamy na myśli ludzi tych, którzy są wykształceni, czy są bogatsi, czy awansu społecznego doświadczyli w mniejszym czy większym stopniu, tylko mamy na myśli taką część społeczeństwa, która po prostu zachowuje się w sposób stadny i bezmyślny, czy mówiąc najkrócej, co przeczyta w Gazecie Wyborczej, to wierzy, prawda? I chowamy głowę w piasek. Czy w telewizji, czy tego i postępujemy, no jak wiadomo, cechą zwierzątek lemmingów jest to, że jak przewodnik coś mu się pomyli i wpadnie do przepaści, to całe stado, 1000 lemmingów skoczy za nim do tej przepaści i żaden nie pomyśli o tym, że można by zawrócić. Więc o tym mówimy. Więc jak tak rozumianych lemmingów dzisiejszych obserwujemy, to toż to jest, proszę państwa, no ten sam problem, przed którym stanęli powstańcy styczniowi na przykład, przychodząc do wiosek kolejnych i orientując się, że tam ciemne chłopstwo siedzi, które w ogóle nie rozumie, o co chodzi, jakie kosy, jakie powstanie, jaka Polska. Co mnie to obchodzi? Po co mi ta jakaś Polska? No, trudniej było będzie to z informacją, tak? Dzisiaj byłoby to już na pewno możliwe SMS, mail i już wszyscy wiemy. Ale oni też by sobie wysyłali SMS-y, prawda? Że oszołomy chodzą od wsi do wsi i tylko kłopoty z tego są, tak? Bo potem za nimi żandarmeria przychodzi i pewnie by się ostrzegali. Więc w każdym razie z tym samym problemem się spotykali i powstańcy, i z tym samym problemem się przede wszystkim mierzyli no, ci, którzy po powstaniu zostali. Bo proszę zobaczyć, to jest taki klęska militarna, klęska tych wszystkich nadziei, bardzo głęboka depresja. Wydawałoby się, że no, najgłębszy upadek państwa polskiego i narodu polskiego, jaki w ogóle w nowożytnych dziejach nastąpił, tutaj przypomnę lektura nieocenionych dzienników Żeromskiego, tak, który jest właściwie rówieśnikiem powstania styczniowego i w młodych latach zapisuje stan umysłów w
samym sercu Polski, tak na Kielecczyźnie, gdzie usiłował być guwernerem i tak od dworu do dworu jeździł, to jest zapis strasznego upadku. I z tego upadku wydawałoby się, że w ogóle wyjścia nie ma przez wiele pokoleń, a Bogiem a prawdą, to nie jeden mógł sądzić, że w ogóle sprawa polska została już raz na zawsze stracona. Polacy się wynaradawiają, Polacy nie chcą być Polakami, Polacy uważają, że to są naprawdę, tak jakbyśmy mówili o dzisiejszych nastrojach, tak? Że często słyszymy od młodych ludzi, ale że to jest w ogóle jakiś straszny obciach, mieszkać tutaj, ten kraj jest jakiś porąbany, nie do wytrzymania, ja chcę do świata, ja chcę na zachód, prawda? Ja chcę tam wyjechać, ja chcę żyć jak człowiek. No, to są dokładnie te same klimaty, które gdzieś tam po szlacheckich dworkach zapisuje ten biedny młody Żeromski, tułaj się za pracą i właśnie takich obserwuje ludzi, którzy są po prostu pełni niesmaku z tego, że Pan Bóg im takiego psikusa zrobił, że kazał im się urodzić Polakiem, a nie Francuzem na przykład, co byłoby cudowne, albo przynajmniej Niemcem, albo już przynajmniej Rosjaninem, prawda, ale nie Polakiem, bo to jest coś strasznego, więc mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Nie do końca tak mieli świadomość tego, co tak naprawdę teraz dzieje się w Niemczech, czy we Francji. Panie redaktorze, gdzieś znalazłem, co jeśli nie duma i bogata tradycja niepodległościowa ma być fundamentem moralnym, wychowawczym dla młodego pokolenia, następnej generacji Polaków? Takie sobie pytania niektórzy stawiają. Też to pytanie o te akcenty, tak? Kto jakie akcenty, czy chociażby te wątki, tak? Bo jest wątek jakiś narodowościowy, ten świadomościowy, tożsamość tego, że chcemy się przeciwstawić w ten, a nie w inny sposób carowi. I teraz, nie wiem, pytanie, bo rola Kościoła, tak? U boku powstańczego kapelana, tak? Jak te wątki gdzieś łączyć, na ile one były ze sobą zwarte, silne, na ile właśnie w tej tożsamości narodowej czuliśmy, co to znaczy nasza kultura, czy ku czemu idziemy, tak, że ja jestem Polak, to znaczy wierzący. Jestem Polak, czyli jestem katolik. Czy katolik? Bo to oczywiście ta zbitka Polak-katolik powstaje właśnie gdzieś po powstaniu styczniowym, właśnie w tych okolicach. Wcześniej to szczerze mówiąc mamy tak, że katolik, Polak to jest raczej lojalista, a te w okolicach powstania styczniowego, czy na emigracji, ci najbardziej zajadli zwolennicy walki zbrojnej, to są tacy rozmaici jakobini. No, prawda? Generał Bem, co jest wstydliwą częścią historii, nawet się poturczył, przeszedł na muzułmanizm, żeby móc walczyć z Rosjanami. I tam większość ludzi albo popadała, jak Mickiewicz, w jakieś szaleństwa sekciarskie, chociaż mieliśmy też oczywiście zmartwychwstańców stworzony zakon na emigracji, ale gdzieś tu powiedzmy ta taka dzisiaj nam znana zbitka, że Polak to katolik, właśnie się rodzi w tych okolicach czasowych, z prostej przyczyny, bo Rosjanin to prawosławny, a Niemiec to luteranin, więc różnica wyznania jest podstawową różnicą i też jest w związku z tym powodem, dla którego jesteśmy we własnym kraju prześladowani. To przemawia do prostego człowieka. Czyli świadomość tej tożsamości, ale i wydaje się dumy, tak? No rodzi się oczywiście i pewna duma, która z odmienności wynika. Ta duma polska czerpie, to znowu bardzo też ciekawa rzecz, ona oczywiście jest, ona czerpie z tradycji sarmackiej. Ta duma nasza, zwłaszcza w zestawieniu z Rosjanami, proszę zwrócić uwagę, że też taka ciekawa rzecz, że dlaczego te powstania wybuchały zawsze w rosyjskim zaborze? Niemcy nas nie mniej starali się zniszczyć i represje Niemców, czy na przykład Austriaków do połowy wieku XIX, bo dzisiaj Austria, Austro-Węgry w naszej historii są zapamiętane przez pryzmat Franciszka Józefa, dobrotliwego staruszka w miarę, i przez pewną autonomię, którą już wtedy Polacy mieli w Galicji, ale początek wieku XIX te represje austriackie są straszliwe, są bandyckie, czego są najlepszym bolesnym przykładem jest rzeź galicyjska i użycie, prawda, polskich chłopów. Nie każdy okupant, tak, każdy zaborca szukał takich delikatnych, tak, miejsc, które nas szczególnie zabolą, i tutaj próbował też, nie wiem, wpływać na naszą świadomość, czy to, żeby
Żeby... Próbował nas steroryzować, oczywiście, próbował nas zniszczyć, ale chodzi mi o to, że Niemcy, zarówno Niemcy Austriacy, jak i Niemcy Pruscy wtedy nas niszczyli nie mniej brutalnie, a dlaczego powstania wybuchały przede wszystkim, wszystkie te ważniejsze powstania wybuchały w sferze rosyjskiej? Dlatego, że tutaj nastąpiło zderzenie pewnych wartości nie do pogodzenia, bo dlaczego myśmy nie mogli zostać Moskalami, jak generał Zajączek postulował? Dlatego, że myśmy wszyscy wyrośli w duchu tego, że człowiek jest coś wart, że mu się należy pewna minimalna doza godności, minimalna doza szacunku, że on może klęknąć przed Panem Bogiem i może się ukłonić przed władcą, ale ma prawo tego władcę sobie sam wybrać. I ten władca może, musi wobec niego spełniać pewne podstawowe obowiązki, musi te wolności uszanować. Krótko mówiąc, za sprawą dziedzictwa sarmackiego to było w polskiej duszy zawsze obecne, że jakaś godność obywatelowi się należy, mówiąc dzisiejszym językiem. W tradycji rosyjskiej nie ma niczego, prawda? Jesteś rabem. Jesteś własnością swojego pana, to jest wywiedzione gdzieś tam jeszcze od Dżingis Hana, który ukształtował mentalność rosyjską. I to na dłuższą metę okazało się nie do pogodzenia. To znaczy Polak nie był w stanie, oczywiście były jednostki, które jakoś w to wchodziły, rozmaite, mniej lub bardziej wykorzenione, ale Polacy jako zbiorowość nie byli w stanie podporządkować się czemuś takiemu, że car może cię bić po gębie z przeproszeniem, jak wielki książę Konstanty, prawda, układał. Można sobie dzisiaj, no, cofając się do powstania listopadowego, rozmaite snuć polityczne rozważania, że właściwie Królestwo Polskie było dobrym pomysłem, że gdyby nie to powstanie niefortunne, że a gdyby powstańcy ogłosili swoim królem Polski, prawda, wielkiego księcia Konstantego, to wtedy to by się inaczej potoczyło, bo Europa by nie mogła interweniować. Tak, ale nie mogli powstańcy tego zrobić, ponieważ dla nich ten Konstanty to był dzikus, po prostu azjatycki dzikus. I tak samo ta władza była odbierana jako władza dzika, jako władza narzucona, jako władza poniżająca dla Polaków. Jaki to ma związek z katolicyzmem? No bo to katolicyzm nas tak wychowywał. To Kościół nas wychowuje w przeświadczeniu, że jesteśmy wszyscy stworzeniami bożymi, dziećmi bożymi. Cały czas o godności, tak. I w związku z tym ta godność wynika, że po pierwsze, no sami ją mamy w sobie piastować, tak, czyli nie robić rzeczy niegodnych, ale po drugie, każdy człowiek zasługuje na uszanowanie. To też był na pewno wielki powód, impuls do wybuchu powstania styczniowego, bo oczywiście mówiliśmy tutaj, bo takie są zgodne fakty, że tam była grupa inspirująca, grupa młodych ludzi, radykałów, może trochę szaleńców nawet, zgódźmy się na takie określenie, ale ta iskra padła na prochy, które wybuchły. No, padła na podatny grunt, ponieważ była wielka liczba ludzi nie tylko w imię jakichś tam abstraktów skłonnych poświęcać swoje życie osobiste, ryzykować śmiercią, ryzykować wygnaniem czy innymi karami, tylko no, w bardzo prosty sposób niemożnością pogodzenia się z życiem w takim kraju, w takim systemie, który po prostu odbiera człowiekowi jego podstawowe prawa. Była jakaś część tego zaboru, która troszeczkę inaczej, nie wiem, odczuwała czy układała się, bo tych bitew było bardzo dużo. Tak jak dziś z panem profesorem Andrzejem Nowakiem rozmawiałem, mówiłem o tych chyba 70 kilku ważnych, ale ponad 1000 pewnie było tych potyczek grubo. I teraz jak właśnie to czucie i to uwieranie, tak jak pan mówi, że tak dalej być nie może, że mimo wszystko czujemy się bez pieniędzy, bez sojuszników, jakby na przegranej, ale próbujemy, tak? Jeszcze mówi się, że ta branka do wojska rosyjskiego spowodowała, że to już teraz albo nigdy, tak? Chyba tu rzeczywiście ta tragiczna postać, bardzo niejednoznaczna zresztą postać margrabiego Wielopolskiego, jest też jakąś taką lekcją, że nie można Polaków uszczęśliwić, nie rozumiejąc ich. On rzeczywiście, chyba tutaj jego grzech na tym polegał, czyli błąd po prostu, który popełnił, że planując grę polityczną według jakichś
no bardzo tam przemyślnych, zgodnych z prawidłami polityki zasad, nie uwzględnił kompletnie właśnie tego czynnika ludzkiego, o którym mówiłem. To zresztą też jest we wcześniejszych dziejach też widać, że wielu przywódców polskich, tych bardziej ugodowo nastawionych wobec cara, nie było w stanie zrozumieć tej polskiej potrzeby wolności, no mówiąc tak górnolotnie. No to wielki, przepraszam się, z racji wykształcenia pewnie najłatwiej mi się do przykładów z literatury odwoływać, no ale wielki przeciwnik Adama Mickiewicza, Kajetan Koźmian, nigdy, a żył potem jeszcze przeżył powstanie styczniowe, umarł chyba w 66 czy 7 roku, jeśli mi pamięć nie myli, i zostawił bardzo takie śledziennicze pamiętniki, w których miota gromy na swoich współczesnych. No, do końca życia nie zrozumiał, że to powstanie, które zrujnowało Królestwo Kongresowe, to była taka trochę Trzecia Rzeczpospolita, te Królestwo Kongresowe. Naprawdę nie chcę tego rozwijać, ale często te podobieństwa są gdzieś tam w publicystyce wypisywane. Taka teraźniejszość. Taka troszkę państwo podobne, prawda, które dla jego twórców wydawało się, tak jak dla bohaterów epopei napoleońskiej, tak jak dla wielu ludzi z Solidarności, wydawało się, że to jest właśnie ta wolna Polska, którą oni stworzyli, która ma swoje ograniczenia, ale jest taka, jaka jest najlepsza, a dla następnego pokolenia ona była zupełnie nie do przyjęcia. Więc Koźmian nigdy nie zrozumiał, dlaczego to było nie do przyjęcia. On po prostu uznał, no znalazła się grupka jakichś wariatów, jakiś litewski dzikus, ten Mickiewicz, prawda, który młodzieży głupstw do głowy nakładł, i pod wpływem tych głupstw ci młodzi wariaci dokonali takiego szaleństwa, podpalili, zniszczyli to wszystko. Mało tego, potem jeszcze znaleźli naśladowców, którzy jeszcze bardziej wszystko robili odwrotnie, niż by należało, to znaczy zamiast budować pod berłem cara dobrobyt, to właśnie ciągle jątrzyli i powodowali jakieś takie rzeczy. No ale może to tak jest, że i dzisiaj niektórzy nie są w stanie po prostu zrozumieć, o co tym Polakom chodzi, tak? O co tym, że tak powiem, o co tym oszołomom chodzi? Czemu oni ciągle muszą jątrzyć i się upominać o jakieś rzeczy, zamiast się cieszyć, że mamy 400 miliardów dostać, prawda? No to czegoś więcej chcieć niż to, że nam rzucą 400 miliardów. No, jest też jakieś takie podobieństwo. Bo pytanie w tym wszystkim, o co tak naprawdę chodzi, czy o co walczymy, też to tak nawet w tym kontekście, nie wiem, młodego pokolenia, tak, bo ta historia, o której mówimy, to warte czy niewarte wspominanie takich wydarzeń, które ze strony takiego obserwatora mogą być tymi przegranymi, tak, czy warto do tego nawiązywać, czy warto na tym budować, pokazywać, że takie zrywy narodowe jednak coś tworzyły, tak, bo my nie idziemy przez jedno pokolenie, ale to jest pokoleniowo się wszystko w nas rozwija. Czy warto na tego pradziadka czy dziadka, no nie wiem, zwracać uwagę w tej naszej historii rodziny, czy tutaj pytanie też będzie o te, nie wiem, relacje międzypokoleniowe, ogromne pole, tak? Ogromna wielość spraw, żeby się w tym nie pogubić, to jeden wątek z tego, co ojciec powiedział, bym podjął, czyli właśnie tradycji spojrzenia na przodków. Może to nie jest przypadek, że nam się to uporczywie zabiera i uważa się, że na przykład nie ma co uczyć dzieci historii. No to tak samo i nie wiem, a Putin też uważał, że nie ma co uczyć Polaków historii, bo po co, niech się uczą gospodarstwa, praktycznych rzeczy. My żyjemy też w takiej, a nie sytuacji, tak? Europa, świat, globalizm, i teraz to pytanie o tą tożsamość, a ją wyciągniemy, jeżeli jest to jakoś spójne z historią naszego narodu, czy będzie to oderwane, tak? Bo nie warto, bo przegrane. Proszę zobaczyć, że samo to zresztą hasło, które się pojawiło po powstaniu styczniowym w literaturze, gloria victis, chwała zwyciężonym, ale to jest oczywiście hasło starożytne jeszcze, to ono się nie bierze z czyjejś fantazji, tylko z obserwacji pewnych ludzkich zachowań. To znaczy, zwłaszcza z perspektywy czasu, kiedy już jakby bieżące korzyści osiągnięte bądź utracone przez kilkudziesięciu laty przez kogoś, przez przodków naszych na przykład, nie mają takiego znaczenia, to zwłaszcza z perspektywy czasu ocenia się jednak nie tylko pod kątem, a co z tego oni mieli, a co my z tego mamy takiego przyziemnego, konkretnego, co można złapać, jak to mówią, włożyć w garnek albo wydoić, tylko też jest
coś, no, czy ci nasi przodkowie potrafili nam zaimponować? Czy zrobili coś takiego, co budzi szacunek do nich? I to jest rzecz, której wydaje mi się, że nie wolno niedoceniać. Znaczy, ja się zawsze, może to śmiesznie zabrzmi, bo zawsze głoszę kult politycznego realizmu i staram się go przypominać o nich, o tej tradycji polskiej, bo jak tu powiedziałem, ważne jest i zawsze wtedy wygrywaliśmy, kiedy umieliśmy jedno z drugim połączyć. I może tego realizmu troszkę więcej potrzebujemy w tej chwili niż mamy, a może szaleństwa mamy trochę za dużo, ale gdzieś to tam trzeba wypośrodkować. Niemniej to, co nazywamy szaleństwem, to muszę powiedzieć, to muszę powiedzieć bardzo wyraźnie, to jest też coś ważnego i oczywistego, to znaczy taki niematerialna wartość, o której tu mówimy, jak godność ludzka, jest bardzo człowiekowi potrzebna. To nie jest tak, że człowiek potrzebuje tylko 400 miliardów, żeby się najeść, prawda, napić, zbudować sobie dom i nic więcej nie potrzebuje. No gdyby tak było, to byśmy się niczym, przepraszam, od bydląt nie różnili. Poza zaspokoić potrzeby fizjologiczne, zaspokoić potrzeby życiowe i będzie. A proszę zwrócić uwagę, bo w naszej historii, tak można powiedzieć, te nastroje falują. I taka jest sinusoida, tak od upadku do chwil wielkości, od chwil takiego kompletnego dna, jak tu mówiłem, po powstaniu styczniowym. Od zrywu do upadku, tak. Czy też, ale też od takiego, kiedy widać, tak jak istnieje wola istnienia Polska i kiedy ta wola przegrywa. To są czasami bardzo krótkie okresy. Na przykład, jak czytamy pamiętniki z okresu pierwszego rozbioru, to jest tragedia, jak to któryś z historyków napisał, no tam wszyscy płaczą, że ojczyzna ginie, jęczą, szlochają, bo w czasach ówczesnych taka egzaltacja była w życiu publicznym dobrze widziana, a jest ich tylu tych płaczących, że gdyby co drugi wyjął szablę i próbował coś zrobić, to może by ta ojczyzna nie umarła. Ale oni wszyscy tylko płaczą, jęczą, że ojczyzna umarła i włosy rwą, szaty rwą i nic z tego nie wynika. A zaraz potem mamy insurekcję kościuszkowską. Czyli mamy taki zryw, gigantyczna zmiana nastrojów, jaką tworzy Konstytucja z 3 maja. W ogóle trudno uwierzyć, że to ci sami ludzie. I teraz proszę zobaczyć w najnowszej historii, no też taki jeden z najwspanialszych momentów, jaki jest sierpień 80. Dlaczego wybuchł ten strajk sierpniowy? No, one oczywiście wybuchły wcześniej w innych zakładach, ale dlaczego on największy i najsilniejszy, prawda, ten wybuch, który doprowadził do rozsadzenia komunizmu, był dziełem tych robotników, którym wcale tak źle nie było. Przecież stoczniowcy na tle ówczesnej, powiedzmy, ówczesnej Polski, PRL-owskiej, to była, można powiedzieć, taka arystokracja płacowa. Oni względnie na owe czasy zarabiali w miarę przyzwoicie, mieli tam jeszcze dostęp, czy to jak górnicy, do jakichś specjalnych sklepów. Na miarę tej bidy PRL-owskiej to akurat byli oni jako taką, można powiedzieć, dopieszczani. Wcale nie ci najgorzej zepchnięci, najgorzej sytuowani się zbuntowali, tylko ci, którym materialnie nie było wcale tak źle. Dlaczego? Bo zadziałała ta potrzeba godności. Może dlatego, że na pewno moim zdaniem, ale to jest taka dość powszechna teza, że aż do banału sprowadzona, że to, że rok wcześniej się okazało, 2 lata wcześniej się okazało, że Polak może być papieżem, że ten Polak papież przyjechał, dał ludziom taki impuls i oni nagle poczuli, że oni potrzebują czegoś więcej. Oczywiście, że tam płacowe tematy były bardzo ważne, ale podstawą tego wszystkiego była taka podeptana godność Polaka, tak? Bo tutaj niby jesteśmy wielkim narodem, skoro nasz człowiek może być papieżem, a jesteśmy pod butem, prawda, moskiewskim, niesamodzielni, nie wolno nam nic zrobić. To była jaka podeptana godność robotnika, który słyszał, że on żyje w państwie robotniczym, a czapkować musiał jakiemuś byle sekretarzynie, prawda, był traktowany paskudnie. To była podeptana godność katolika, który żyje w katolickim kraju, wie, że jesteśmy tu w 90 ogromną większością ludźmi wierzącymi. A za to wiarę prześladowana. A wiara jest prześladowana i nawet mszy świętej, prawda, nie można oglądać w telewizji, a jak się chodzi do kościoła, to się potem ma kłopoty z awansem na przykład, coś takiego. I długo by to wymieniać. I tak naprawdę, jak zobaczymy, myślę, że dlatego zresztą to też komunistów zaskoczyło i służby, zwłaszcza rozmaite, które były przekonane, że panują nad tymi nastrojami społecznymi, że oni nie zrozumieli, że jest jeszcze ten niematerialny czynnik, że nie wystarczy ludziom dać na kiełbasę, nie wystarczy dać ludziom podwyżkę, bo oni chcą czegoś więcej.
i ten głód. Nie wiem, dzisiaj jak się patrzy na współczesną Polskę, to łatwo jest sobie powiedzieć, że nie, coś się takiego z tymi ludźmi stało, prawda, że nic ich nie rusza. Nawet takie mega upokorzenie, jakim jest potraktowanie Polski po tragedii w Smoleńsku, gdzie żeby, no nic sobie tu nie powiemy, czego nie wiemy, prawda, ale naprawdę, by się nie rozwlekać, gdyby jakiemukolwiek ambasadorowi zachodniego kraju na Smoleńskiej ulicy samochód psa przejechał, to ten wypadek byłby dużo rzetelniej wyjaśniony niż to, na co pozwoliła władza obecna, niż to, co zrobiono po tak niesłychanej tragedii, jak śmierć prezydenta i tylu osób, czołowych osób w państwie, prawda, gdzie no już nie rozwlekajmy się nad tym, prawda, bo wszystko wiemy. I nawet to, znaczy wszystko wiemy w sensie, jak to wygląda, nie mówię o wyjaśnieniu tragedii. Więc nawet to nie jest w stanie dla większości Polaków, tej statystycznej, sondażowej większości, nie jest w stanie ich obudzić, tak, nie jest w stanie tego poczucia godności z nich wydobyć, o którym tu mówiłem. No, można pomyśleć, można popaść w desperację, że coś się takiego z ludźmi stało, że zatracili te normalne cechy, że już nie zależy, że już im tylko ta micha jest potrzebna, prawda? I ale może to podobne wielkości, o których pan redaktor mówił, ile ludzi czuło, tak? I tą potrzebę ruszenia z tą akcją, można powiedzieć, zbrojną powstania styczniowego i z tą całą ogromną rzeszą pozostałych, którzy nie do końca byli świadomi tego albo rozważali, czy warto. A z takimi ludźmi, jak bardzo symboliczna postać, jak Romuald Traugut, który przecież wyraźnie mówił, że gdyby ktoś go spytał o to jako wojskowego, w końcu doświadczonego, bo tak, gdyby go ktoś o to spytał, czy wywoływać to powstanie, to on byłby stanowczo przeciwny, że nie. No ale skoro już powstanie wybuchło, to już w tym momencie jego obowiązek jako Polaka, można powiedzieć, że nie było to takie oczywiste, był carskim oficerem, mógł wybrać tamtą lojalność też. Nie. Jego obowiązek jako Polaka już kazał w tym momencie przyjąć to, że tak się zdarzyło i trzeba postąpić po prostu w sposób godny, tak jak sumienie podpowiada. Więc jak mówię, jeśli dzisiaj tak czasami wielu ludzi, rozumiem to doskonale, patrząc na ten nasz codzienny dzień i na te badania opinii publicznej, które wypadają tak czy inaczej, czy badania, czy wyniki wyborów, które wypadają tak czy inaczej. Jeżeli ktoś popada w desperację i myśli, że coś się stało takiego, że Polacy już nie są Polakami, nie wiem, że zostali kompletnie ogłupieni, sprzedali się kompletnie, nie, czy coś. Chyba nie. To miejmy świadomość, że to w 1862 roku wyglądało tak i w 1877 roku bardzo wielu ludzi miało takie wrażenie, ono było wtedy dużo bardziej uzasadnione niż dzisiaj, bo nie było tych 20-30% społeczeństwa, żelaznego elektoratu, nazwijmy to patriotyczno-niepodległościowego, tylko znacznie, znacznie mniej, że to jest w jakiś sposób sytuacja normalna i gdzieś w pewnym momencie, kiedy się płomień pojawia, kiedy się jakaś, mówiąc tym paskudnym językiem, tą nową mową grupa inicjatywna pojawia, tak jak właśnie ta grupa tak zwanych czerwonych, którzy doprowadzili do wybuchu powstania, to później te nastroje potrafią się zmieniać. W nas to wszystko gdzieś siedzi, to całe dziedzictwo. To nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. No i uruchamia je jakaś właśnie taka kombinacja szaleństwa i realizmu. Jeżeli mamy mówić, mam nadzieję, że sobie dzisiaj dużo porozmawiamy o tym dziedzictwie szaleństwa i realizmu, to akurat właśnie te dwie daty, te dwa okresy naszej historii, których tutaj zaczęliśmy mówić, powstanie styczniowe i Druga Rzeczpospolita, bardzo są ze sobą związane, bardzo są sobie bliskie. Jedno bez drugiego by nie istniało. Dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Czekamy na Państwa telefony. Za chwilę wrócimy do studia. Zapraszam serdecznie. Przestał liczne wieki.
panie redaktorze, ta pieśń Boże coś Polskę, myślę, że zawsze była obecna, zawsze ją śpiewaliśmy. No tak, ale w bardzo wolna, różnych... Wolną, to jest... Ale w bardzo różnych kontekstach, bo to też ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że ta pieśń powstała jako pieśń z dzisiejszego punktu widzenia kolaborancka, bo to była pieśń na koronację cara Aleksandra na króla polskiego w 1816 roku, jeśli nie mylę daty. I ona miała wtedy refren: przed Twe ołtarze zanosim błaganie naszego króla, pobłogosław Panie. Z dzisiejszego punktu widzenia to wygląda inaczej, ale wtedy laudację, mowę taką koronacyjną wygłaszał Józef Wybicki, autor naszego hymnu narodowego. Wodzem wojska Królestwa Polskiego był Jan Henryk Dąbrowski, ten z hymnu, ten sam, prawda? Więc dlatego takiego używam czasem porównania, że tutaj mówiłem, Trzecia Rzeczpospolita oczami jej założycieli wygląda inaczej niż oczami tych, którzy się w niej stykają z licznymi nieprawościami, które tu istnieją. I tak samo. I później ta pieśń właśnie w latach poprzedzających powstanie styczniowe, kiedy narastała taka fala kolejnych patriotycznych demonstracji w różne rocznice, w rocznicę bitew powstania listopadowego, w rocznicę 3 maja, konstytucji. Te demonstracje były tłumione coraz bardziej brutalnie, więc to wywoływało gniew. To była ta fala, która prowadziła potem do wybuchu powstania. To właśnie wtedy tę pieśń przypomniano i jakoś tak lud, nie wiadomo kto konkretnie, zmienił ostatnie słowa na Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. No i tak już ta pieśń do polskiej historii przeszła, chociaż w krótkim okresie wolności w międzywojennym wprowadzono wersję naszą Ojczyznę, pobłogosław Panie. A dzisiaj jest spór co do tego, która wersja jest bardziej aktualna. Zgódźmy się, że ta pierwotna z królem to już nie, natomiast tutaj już to, którą wersję wybrać, zostawiamy w wrażliwości każdego śpiewającego. Warto podkreślić, że cała no, pewne zakręcenie naszej historii, która się dopiero po latach z naszego punktu widzenia wygląda klarownie, natomiast dla ludzi wówczas żyjących, no było to tak jak i dzisiaj pewne rzeczy niejasne. Jedni wierzyli tym, drudzy wierzyli tamtym, jedni i drudzy myśleli, że tak jak, że przyszłość należy do nich i że dobrze swojemu krajowi służą. Dziękuję. Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Chrystus. Na wieki wieków, amen. Dorota z Lublina dzwonię. Pan, serdecznie witam i pozdrawiam księdza, ojca, no i oczywiście pana Ziemkiewicza, który był w Lublinie osobiście, rozmawiał i przedstawiał tak pięknie historię i no wszystkie i wypowiedzi, książki, artykułów, których pisze, szczególnie no, dzisiejsza wypowiedź jest taka budująca, no, naszą i godność, to jest bardzo ważne, więc to za to chciałam serdecznie podziękować. Dwie kwestie takie bardzo istotne. Co takiego musi się wydarzyć jeszcze w Polsce, żeby ten naród no, się obudził? Obudził do takiego faktycznie powstania jak styczniowe. No, co jeszcze musi się wydarzyć? To jest jedna sprawa, a korzystając z okazji, bardzo ważne, mało o tym się mówi, mianowicie przypilnowanie wyborów. To jest rzecz fundamentalna. Wszelkie te wysiłki, które są olbrzymie, wszystkie tutaj widzę prawicy i telewizji Trwami, ojca Rydzyka i Radia Maryja, no tych środowisk, które faktycznie jest im bliska, no dobro Polaków, Polski, bez przypilnowania wyborów, nie, szkoda naszych sił. Dziękuję pani Doroto. Więc to są takie dwie sprawy najważniejsze, z którymi ja dzwonię. Dziękuję pani Doroto, szczęść Boże dla pani. Dziękuję pani bardzo. Doktorze. To się nawet trochę wiąże, pani Doroto, bo takie pytanie, które pani zadała, jest szalenie często zadawane na rozmaitych spotkaniach i doskonale te emocje rozumiem, w jakimś sensie podzielam do tego pytania, no co jest jeszcze potrzebne, tak, żeby do ludzi dotarło, żeby sobie uświadomili. Jakiś kryzys szeroko pojęty jest. Myślę, że to jakby
nie jest kwestią podstawową, tak sądzę, żeby się ludzie obudzili czy przebudzili. Oni się pewnie w którymś momencie przebudzą, to znaczy naturalną koleją rzeczy jest to, że świadomość bycia oszukiwanym do Polaków dociera. A to, żeby się nie rozwodzić, bo pewnie często, pewnie tutaj też Państwu nic nie powiem, czego by Państwo i beze mnie nie wiedzieli, no to, że żyjemy w świecie jakiegoś takiego monstrualnego kłamstwa i udanego kłamstwa jak dotąd, to jest, wydaje mi się, sprawą oczywistą i wielu Polaków po prostu wierzy w to, bo z różnych względów, bo im jest wygodnie. Do pewnego momentu jest im wygodnie, tak jak wierzyło w kłamstwa PRL-u też do pewnego momentu i gdzieś tam no, z takim prostym oglądzie historii może się wydawać, że jak zaczęło brakować dopiero jedzenia, tak, zaczęło szynki brakować w sklepach, to wtedy się zachciało Polakom strajkować. Ale to oczywiście tak naprawdę wcale nie było tak, bo były momenty, kiedy była dużo gorsza sytuacja niż w 80 roku i Polacy wtedy nie chcieli strajkować. Więc wydaje mi się, że jeśli mówimy o jakiejś zmianie nastrojów społecznych, to ta zmiana nastrojów społecznych nastąpi tak czy owak. Gdzieś tam przekraczana jest w którymś momencie jakaś masa krytyczna, to niezadowolenie rośnie, do pewnego momentu daje się sztuczkami różnymi zaspokajać, daje się odwracać uwagę, się pojedzie Tuskobusem, się spotka, się użali, się przytuli jakąś panią, łzy jej odszedł, no i jeszcze się tam da pobajerować, a w którymś momencie to się kończy. Moim zdaniem głównym problemem tak naprawdę to nie jest to, czy nastąpi taki moment zmiany nastrojów, który możemy hasłowo nazwać przebudzeniem, tylko czy my będziemy gotowi na taki moment? Czy my będziemy zorganizowani? I to jest, no od razu nawiązuje też do drugiego pani, właściwie nie pytania, tylko tego apelu. No bo co to znaczy, już pomijając tę jedną konkretną kwestię, co jest potrzebne, żeby przypilnować wyborów? No potrzebne jest kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy ludzi w całej Polsce, którzy są gotowi, którzy są ze sobą w kontakcie, żeby wystąpić jako mężowie zaufania, jako członkowie komisji wyborczych i spisać, kontaktować się, przekazać, przypilnować wyborów. Nie dyskutuję w tej chwili o tym, czy to jest konieczne, czy to nie jest konieczne, bo po prostu prosta rzecz, żeby to zrobić, trzeba być zorganizowanym, trzeba nie tylko wybuchu. I to jest, wydaje mi się, taka lekcja z historii, również i z historii może nie tyle powstania styczniowego, chociaż też zwracam uwagę, że to było bardzo ważne, że właśnie ten zryw zbrojny też pokazał coś, o czym my słabo pamiętamy, za słabo pamiętamy w naszej historii. Lubimy podkreślać to, że Polacy potrafili być bohaterscy. To jest oczywiście piękne i to nam imponuje, ale nie zapominajmy też, że potrafili, wbrew stereotypowi, Polacy być bardzo dobrze zorganizowani. Bo stworzenie w powstaniu styczniowym, żeśmy nie wspomnieli, po raz pierwszy się pojawia coś takiego jak Polskie Państwo Podziemne. To jest fenomen, że naród istniejący od no, kilku już wtedy pokoleń w niewoli jest w stanie wytworzyć struktury prawie że państwowe, no, struktury rządu podziemnego, który nie dysponując takimi atrybutami władzy jak w normalnych państwach wolnych, jest w stanie organizować Polaków, jakoś funkcjonować. Więc to jest też lekcja z powstania styczniowego. Jakiś rodzaj konspiracji. Tak, tak, ale właśnie zorganizowania się. Lekcja zresztą, którą potem właśnie podjęli, no ta tradycja podjęła najbardziej, o której najchętniej mówię, czyli tradycja narodowej demokracji, to była właśnie tradycja organizowania Polaków i w 1918 roku myśmy zdołali odzyskać niepodległość, której nam nikt nie dawał, a pogodzono się z tą, żeśmy sobie ją wzięli, ale to nie był żaden łaskawy dar od nikogo, a w 1920 roku potrafiliśmy ją obronić właśnie dlatego, żeśmy już tę organizację polską mieli, która w odpowiednim momencie zadziałała. I kwestia też, dlaczego się sierpień 80 powiódł, dlaczego się nie skończył na tym, jak prawdopodobnie Esbecjalna na to liczyła, która jakoś tam te strajki prowokowała, że potem się da jakieś podwyżki, skończy się tak, jak w 56 roku się skończyło, jak jakiś goździk się pojawi, to się tego goździka jakoś tam wyalienuje, odsunie, prawda, poradzi sobie z nim. Ale okazało się, że ponieważ już były wolne związki zawodowe, już była organizacja, już powstała Solidarność, już z tego nie było tak łatwo rozbić. Więc kiedy Polacy się zerwą i zaczną robić, to jest dla mnie mniej ważne niż pytanie, czy wtedy, kiedy tak się stanie, to Polacy, ktoś będzie w stanie
nie dopuścić, żeby to się rozeszło, żeby to zostało byle czym zaspokojone, jakimiś podwyżkami, jakimś bajerem, jakąś obietnicą, że będzie od nowa, pomożecie, pomożemy, coś tam, prawda? Mówiąc tak hasłowo, żeby się znowu nie okazało wtedy, że jak Polacy będą chcieli jakieś zmiany, no to się okaże, że ktoś im motorówką przyśle przywódcę, który im zmianę obieca, licząc na to, że jak to Polacy, jak się wyszumią, wyhałasują, to potem już sobie pójdą do domów i potem już im się będzie nie chciało i znowu na 10 lat zapadną w letarki, można będzie z nimi robić wszystko, co... Czyli tak jak mieliśmy w PRL-u, tada, odnowę i potem znowu przyciskanie śruby i znowu odnowę. Więc żeby z tego takiego szaleńczego cyklu, paskudnego cyklu wyjść, no to nauka z historii jest taka, że potrzebujemy organizacji polskiej, spontanicznej, oddolnej, niekoniecznie podziemnej. No, są takie, były takie czasy, że ona musiała być podziemna, ale dzisiaj chwalić Boga, chociaż powiedzmy nie można liczyć na granty czy dotacje na taką organizację, to też nie trzeba je robić w konspiracji, no, co jest jednak nieporównywalnie lepszą sytuacją. Prosimy bardzo. Halo? Halo. Witamy serdecznie. Witam ojca Grzegorza i pana redaktora Ziemkiewicza. Chciałem zadać parę pytań. Prosimy. Roman z Niemiec. Proszę bardzo, panie Romanie. Proszę ojca i pana redaktora. Ja oglądam już kupę lat o Radio Maryi od początku. Tutaj na Zachodzie to mamy to jedno szczęście, że to jeszcze istnieje i dziękujemy wam, braciszki rembrandtyści, za takie dzieło, jakie stworzyliście. Ojcu dyrektorowi, wszystkim wam naprawdę gratulujemy i tylko tym żyjemy, co słyszymy w radiu i w telewizji. To nasze szczęście. Ale chodzi o co? Chciałem się zapytać u pana redaktora. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jak to Polacy mówią, że Polska to nienormalność, albo nie będę klękał przed księdzmi i Bogiem, czy coś tak było takiego. Bo ja po prostu, a patriotyzm, Bóg, honor, ojczyzna, to jest antysemityzm. Proszę mi wytłumaczyć, bo ja naprawdę no, nie wiem, co mam na to odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję, panie Romanie, za te pytania. Coś się urwało, ale to nie my naprawdę urwaliśmy. To słychać, tak, telekomunikacja zawiodła. Nie wiem, czy w takim razie, czy pan Roman nas słyszy, no ale pewnie przez radio nas słyszy. Także cóż ja mogę powiedzieć? Ja mam się tłumaczyć z poglądów, które są mi głęboko obce. Tylko mogę wytłumaczyć, ale tak jest, że skąd on... Zobaczmy, że one gdzieś tam w tą przestrzeń, tak? Wchodzą. Mówić, debaty publicznej, wchodzą. Tak? Ale... I są obecne. Cóż, jest takie powiedzenie przypisywane naszemu wielkiemu rodakowi Kopernikowi, że zły pieniądz wypiera dobry pieniądz, prawda? Idee łatwe wypierają idee trudne. I naprawdę mogę powiedzieć, no nic nowego. To nie jest tak, że my mamy pierwszy raz do czynienia w Polsce z takim fenomenem, że są ludzie, którzy mówią, że polskość to jest nienormalność. Tak, to cytat oczywiście z czasów, kiedy pan Donald Tusk chciał uchodzić za intelektualistę i właśnie takie mądrości opowiadał w jednym z krakowskich czasopism, że są ludzie, którzy uważają, że polskość to obciach, że w dzisiejszych czasach nic nie trzeba. No, ileż tu przykładów można dawać? No, ja często cytuję to pierwsze zdanie z myśli nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego, które przecież jest dokładnie jakby z dzisiejszych czasów. Jeszcze raz je zacytuję z pamięci. Pierwsze zdanie myśli nowoczesnego Polaka brzmi: wielu uważa dzisiaj, iż Polak nowoczesny powinien być Polakiem jak najmniej. Jedni twierdzą, że w naszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie, nie o ojczyźnie, u innych zaś ojczyzna ustąpiła miejsca ludzkości. No tak, ale zamiast ludzkości... My się upomnimy, panie redaktor, my się upomnimy, czy są tacy, którzy upominają, tak? To są albo napiętnowani, albo są, prawda, odsądzani od czci i wiary. Tak, no i to znowu, nie żebym usprawiedliwiał to, tylko mogę powiedzieć, naprawdę nie jest to niestety nic nowego w naszej historii. Mamy mnóstwo świadectw i we wspomnieniach, i w literaturze, i proszę zobaczyć, w polskiej literaturze wieku XIX jest stale obecna postać takiego Polaka zaprzańca, Polaka wykorzenionego. Ale co można powiedzieć sobie na pociechę, że
oni jak gdyby nie zostawiają potomstwa za sobą. To znaczy, że ci ludzie, którzy to ginie od polskości, tak? W pewnym sensie, ja nie mówię oczywiście o dosłownie o potomstwie, tylko mówiłem tutaj o tym, że jak patrzymy na naszych przodków, to chcemy nie tylko, żeby ci przodkowie nam przekazali jakąś schedę materialną, ale przede wszystkim, może nawet bardziej, żeby oni nam mogli zaimponować. I często jest tak przecież w naszej historii, że dzieci renegatów były wspaniałymi patriotami. Nie wskutek kompleksów, tylko dlatego, że ta postawa takiego skundlenia, no bym powiedział, to jest taki rodzaj takiego kundlizmu. To dzisiaj przyjmuje, jak to Wańkowicz nazywał, dzisiaj to przyjmuje postać takiego właśnie bycia takim eurokundlem w takim przekonaniu, że nie będę Polakiem, to będę czymś lepszym. To jest głupie przekonanie, ono jest naiwne. To nie jest tak, że istnieje jakiś naród europejski i jak to tak zwane autorytety przekonują Polaków, że jak przestaną być Polakami, to automatycznie dostąpią awansu i zostaną uznani za pełnoprawnych Europejczyków. Tylko jakiś dowód czy paszport, prawda? Nie, będą takimi prawda, metysami, no nie wiem, nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało niepoprawnie politycznie, więc szukam własnego słowa. No ale patrzy na nas, patrzy Zachód na takich wynarodowionych, takich ludzi bez tożsamości, bynajmniej nie z szacunkiem. I oni też nie budzą szacunku w potomnych. Ta postawa się wciąż powtarza, bo ona jest łatwa, bo ona jest wygodna. No bo jest wygodniej nie uznawać żadnych wartości, niż poświęcać się dla wartości. No bo jest wygodniej rzucać się na Michę, niż sobie tworzyć jakieś ograniczenia i mówić, że nie Micha jest w życiu najważniejsza, tylko inne rzeczy są najważniejsze. Więc to się oczywiście zawsze jakąś grupę ludzi uwodzi, taka postawa, ale to jest postawa, która potem no, nie jest szanowana. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Czas szybko nam, można powiedzieć, biegnie do przodu, ale mamy nadzieję na pytania i kolejne treści na antenie Radia Maryja. Dziękuję serdecznie i w takim razie do usłyszenia w drugiej części, tak? Dziękuję. Tak. Dziękuję i Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Naszym gościem był pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.